No hej widzowie, dzisiaj sobie pogramy w Age of History, ale takim innym, bo na mega modzie, który zmienia chyba tutaj rozgrywkę. Jeszcze nie wiem, dopiero będziemy testować i od razu moi drodzy, wyprzedzę wasze pytania, jak to pobrać i tak dalej. Wchodzicie na link, który będzie w opisie, tutaj jest cały opis tej modyfikacji i tak dalej, fajnie wszystko. Oczywiście tutaj można to sobie pobrać na Androida, na iOS-a i tak dalej, nas interesuje tylko PC, bo ja na komputerze gram i tutaj macie właśnie plik, który pobieracie. Jak go pobierzecie, to pewnie będziecie go mieli właśnie w WinRarze i później sobie to po prostu przerzucacie na pulpit albo gdziekolwiek chcecie i po prostu odpalacie tutaj gierkę. I tyle w temacie. Czy to ma jakieś wirusy, czy jakieś inne dziwne oprogramowania, tego nie wiem, ale ludzie na tym grają i chyba nic się nie dzieje. Jakieś takie pytania techniczne, co, dlaczego, bo coś nie działa, to nie wiem, po prostu czasami po prostu przeinstalujcie grę albo coś, albo ściągnijcie na nowo, trudno mi powiedzieć. Ale dobra, tutaj moi drodzy właśnie mamy oczywiście naszą piękny świat, no troszeczkę to wszystko inaczej wygląda, trochę inaczej jest graficznie. Ja też nie wiem właśnie, co tu się zmienia, dzisiaj będziemy testować tak naprawdę bardziej. Mamy też tutaj różne scenariusze, w ogóle jakby było, gdyby Rosja wygrała, co by było, gdyby na przykład Ukraina wygrałaby wojnę. My sobie pójdziemy na nowoczesny świat na 2021 rok. Jeżeli chodzi o naszą Polskę, to jeszcze tutaj jest, w ogóle mamy tego Lecha Wałęsę na prezydenta. Czy tutaj coś mamy nowego w opcjach? Klasyczny, szybkość gry, dobra, to chyba nic takiego nie pozmieniamy. Więc zacznijmy sobie, oczywiście zagramy sobie i naszą Polską. Zobaczymy, co my tu możemy, moi drodzy, robić. Dobra, najpierw oczywiście armię wywalamy. Strasznie tutaj dużo pieniędzy możemy zarabiać, co jest ciekawe. Dobra, towary, tutaj sobie podatki podkręcimy. O, tu mamy jakieś takie dziwne rzeczy. Jakiś handel się w ogóle pojawił. Badania, utrzymanie wojska, to już jest wszystko tak klasycznie. Dobra, pójdźmy tak normalnie jak zwykle. Że w ogóle tutaj można do 100 lecieć z tymi punktami, co jest ciekawe. Nieutrzymanie wojska. No z tego co widzę, to tutaj mamy też atomówki, więc w razie czego będziemy mogli zrzucać, to nie wiem co to jest. Aha, tutaj jeszcze możemy sobie ulepszać armię, to jest jak ten. Jak moi drodzy, było w krwawej Europie. Tutaj nie wiem, czy to chodzi, że mamy jakieś tutaj surowce, czy mamy jakiś tutaj zapas złota. Nie, zobaczymy. Co do budynków, mamy farmy, warsztaty, biblioteki, zbrojownie. Tutaj dużo się nie pozmieniało, doszły bunkry i właśnie reaktor jądrowy. A żeby mieć reaktor, no to trzeba mieć tutaj technologię nieźle rozwiniętą. To może coś tam w te badania będziemy inwestować. W ogóle z tego co słyszę, to są dźwięki, w ogóle jest chyba z Hoja 4 dodane. Widzę, że tutaj chyba nie ma manpowera, w sensie takim jakimś ograniczeniem. Bo jak sobie co, wystawimy sobie jednostki, to nic się nie zmieniło, po prostu wystawiliśmy i tyle, okej. Oczywiście możemy sobie kolorek Polski zmienić, o proszę bardzo, taka czerwona, ładna. A tutaj w ogóle chyba mamy jakieś sojusze, tak, mamy NATO, mamy tutaj bardzo dużo państw. Ciekawe, czy właśnie, kurde, nie patrzyłem, może to można jakoś wyłączyć, albo po prostu wyjść z sojuszu. Możemy zrobić Unię Polsko-Szwedzką, to ciekawe. Pakt Warszawski, ale to co, cały Związek Radziecki trzeba praktycznie podbić. Jakąś centralną konfederację, czyli tutaj podbić Niemcy, Francję. Polska Trojga Narodów, o, to ciekawe nawet. Nawet z Rosją byśmy musieli się bić. Dobra, ale na sam dzisiaj sobie taką po prostu zobaczymy co i jak. Nie będziemy jeszcze szaleć, aż tak bardzo. Tutaj widzę, że budowanie to tak wszystko ręcznie trzeba, normalnie. A szkoda. Fajnie było, gdybyśmy mogli to na przykład jednym zamachem budynków jakiś tam stawiać. Dobra, pozbieramy sobie pieniędzy trochę. Zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądała wojna. Wiem, że jak graliśmy kiedyś tam w krwawą Europę, to była taka akcja, że mogliśmy sobie na przykład kapitulować jakiś kraj. Jak już gdzieś tam zdobyliśmy większość terenów, to kraj kapitulował. Zobaczymy, czy tutaj jest tak samo. Tylko problem jest taki, że Białoruś tutaj ma dużo sojuszu. Z Rosją, z Kazachstanem. Właśnie, ciekawe, czy te sojusze można wyłączyć w jakichś ustawieniach. Ale sobie na przykład teraz zobaczymy, powystawiamy trochę sobie jednostek. Też jeszcze nie mam takiego odniesienia, ile to jest dużo jednostek tutaj. A i nie mogę tylko po prostu wypowiedzieć wojny, musimy mieć relacje na minusie. Dobra. No i powiedzmy, że chcemy po prostu zająć cały kraj. Ukraina się nie zgodziła. Jeszcze nie możemy, dobra, czyli dopiero za 7-8 tur będziemy mogli wejść sobie tutaj na Ukrainę. Dobra, i teraz możemy zacząć coś tutaj atakować. Tutaj granice są zupełnie inaczej zrobione w prowincji niż w podstawce. Więc na razie tutaj armię sobie niszczymy. Okej. Dużych strat nie mamy. I tutaj nie ma takiego dziwnego systemu manpowera, jak był w krwawej Europie. Tutaj po prostu jak wystawimy jednostki, to już tyle mamy. Co mi się osobiście bardzo podoba, bo mnie tam właśnie ten manpower krwawej Europy wypchnął, że tak powiem. No i dobra, i możemy sobie tutaj iść do przodu. O, tutaj gdzieniegdzie się nie udaje. Możemy sobie też poinwestować, żeby na przykład nasza armia miała lepszy właśnie atak za te punkty. No, tutaj no, czasami ataki się nie udają, ale jest ten sam system, że jeżeli nam się atak nie uda, to nie ma tak, że na przykład tracimy jakąś tam prowincję. To nie jest tak, że tracimy jednostki całkowicie, tylko one jakby zostaną cofnięte. Jakieś straty zostaną oczywiście poniesione, ale to nie jest tak, że mamy nagle dziurawy front, co nie? No, ta wojna tutaj zupełnie inaczej teraz wygląda. Nie no, mi się osobiście podoba ten system. Kurde, to jest ciekawe, że tutaj nie udało nam się przebić. No, ale zrobiliśmy okrążenie. Tutaj jakaś duża armia w ogóle stoi i czeka.
Jeszcze zawsze możemy coś jeszcze dorzucić. Też im bardziej ulepszamy sobie armię, tym ona więcej kosztuje z tego co widzę. Utrzymanie. Dobra, to jest, spróbujmy ich dojechać, jak są okrążeni. No i w razie czego nam po prostu wypychają jednostki, dobra. Kurde, tutaj jaką armię teraz wyciągnęli. No, chyba miałem po prostu za mało jednostek, powiem wam, na tą wojnę z Ukrainą. Teraz robili nam w ogóle tutaj taki, nie wiem, dziwny wyłom. No, teraz, kurde, ciężko się tam pozbyć, mimo że są okrążeni. Chodzą nam do Polski. Dobra, moi drodzy, ciekawe, ale jeszcze właśnie chciałbym wejść w menu gry. Czy jest opcja gdzieś wyłączenia tych sojuszy NATO? No z tego co widzę, to nie. Szkoda. Chyba, że wy wiecie, gdzie to zrobić, to możecie mi napisać w komentarzach. Bo kurde, taka gra na współczesnym świecie będzie mega słaba. Pod takim względem, że no nie możemy zaatakować Niemiec, bo oczywiście tam może z jakiegoś tam sojuszu możemy wyjść. Usunąć sojuszu? Ty, i wywaliliśmy z sojuszu ten? Od razu Niemców? No ale też to tak zaczynać każdą rozgrywkę i usuwać z sojuszu wszystkich, to też tak bez sensu. Dobra, może zróbmy tak, na razie postarajmy się zrobić takie kolejne podejście i najpierw sobie porozwijamy mocno ten kraj. Czyli tutaj wskaźniki mocno właśnie w towary, badania, inwestycje, coś takiego. Populacje. Wszystkie punkty, które teraz będę zdobywał, będę dawał w utrzymanie wojska. Oho, coś chce nam wypowiedzieć wojnę. Włochy. Możemy olać? Aha, bo to jest wojna przeciwko co? Z Wielkiej Brytanii? Aha, bo to miała być wojna przeciwko Wielkiej Brytanii, okej. Nie no, olewamy temat, to tam na Wielką Brytanię nie chce nam się nic robić. No to sojusz, to oni wezwanie po prostu teraz dają. Czeska marynarka wojenna, moi drodzy, się zrobiła i przychodzi przez Polskę, żeby się zdesantować na wyspy. Ja jestem ciekawy, jak takie wyspy się obronią, co nie? Czy w ogóle się obronią? Wiele państw chce tutaj walczyć. No w ogóle tutaj dostajemy propozycję, żebyśmy dołączyli do jakichś wojen. Dołącz do wojny Turcji. Aha, no bo Turcja jest pewnie co? W NATO. No tak, nie no, olewamy, ale zaczynają się wojny na świecie. Wszyscy nas teraz chcą do wojen przeciwko Egiptowi. Wszystkim sobie psujemy teraz relacje, ale o. Robi się impa na świecie, każdy z każdym się bije, jakaś tam republika i tak dalej. Ale w sumie takie NATO to jest najpotężniejsze, bo on zrzesza najpotężniejsze kraje. Później sobie wzywasz sojuszników do wojny i się po prostu bawisz. A ten nowoczesny świat jest taki mech, wam powiem, przez NATO. Chyba, że no to NATO można zlikwidować jakoś, wtedy byłoby ciekawiej, jeżeli chodzi o grę taką alternatywną historią. Dobra, może tak, zmniejszmy to sobie, zacznijmy sobie może teraz gromadzić pieniądze i będziemy gromadzić dopóki inflacja nas nie będzie zżerać, bo to wtedy będzie informacja, że mamy dużo pieniędzy, żeby wystawić wojsko na taką Ukrainę. No i teraz za każdym razem, kiedy ktoś wypowie wojnę, to oni mi muszą odpowiedzieć na wezwanie do broni i po prostu to olewam, co nie? Ale chyba dyplomacja przez to mega cierpi, co nie? No nie, nie ma tragedii. Aha, Niemcy wyszły z NATO. Jak tam sobie wyspy radzą, brytyjskie? No tak średnio, jak tutaj milion wojska wleciało. Ciekawie to wygląda. No chyba, że po prostu nie będziemy grali na nowoczesnym dniu, bo to jest po prostu z NATO tutaj, to nie będzie nic fajnego. Dobra, 11 milionów, no to jest chyba mega dużo już, tak mi się wydaje. No jak tutaj rekrutacja to jest milion w Warszawie. Zobaczymy. Zobaczmy teraz, Ukraina podejście drugie. Dawaj, że anekcję robimy. Poczekamy sobie jeszcze teraz kilka tur. Jeszcze jak jest możliwość, to dorekrutowuję wojska. No i dobra, jest wojna. I teraz tak, tutaj bombimy ich, tutaj się odbiłem. No ale dużo stracili. Tutaj też się odbiłem. Tu też. Jest gorzej niż wcześniej. Chyba, że po prostu stoimy i niech oni atakują. Może właśnie najlepszym atakiem jest obrona. Wrzućmy sobie jakiś bonus tutaj do obrony. Niech oni mi atakują. Ja sobie tu jeszcze porekrutuję normalnie wojsko, jak jest możliwość. Najgorsze jest to, że wszystko jest w takich dużych liczbach i tak czasami ciężko ogarnąć. No z tego co widzę, tak po walkach, to ja więcej tracę niż oni. Ja zatraciłem 25 tysięcy, oni tutaj 12, ze 20 tysięcy stracili. No to jest ciekawe, dlaczego ja mam większe straty od nich? Nie, że niby 9%, ale chyba, że tutaj faktycznie trzeba, nie wiem, na przykład jakieś... O, by mnie w ogóle wypchnęli. A spróbujmy zrobić właśnie coś takiego, że może zróbmy tak, tu się cofniemy, ta armia trochę tutaj ogarnie temat. Może tutaj trzeba normalnie robić jakieś twierdze, żeby najpierw ich sobie, żeby oni się najpierw wypalili na atakach. Nie mogę wygrać wojny, widzowie. No powiem wam, mam taką rozkminę, o co chodzi, co nie? No bo wiadomo, jak mają więcej wojska. Nie no, ty, przegrywam znowu. Dobra, może wejdźmy na jakiś inny świat, na inny scenariusz. Tu jest bardzo dużo tych scenariuszy różnych. Nie, 1444, taki standardowy powiedzmy. Tutaj Polska jest w miarę silna. No tutaj ogólnie widzę, że od razu mniej pieniędzy zarabiamy. Polecimy sobie coś takiego z technologią. Tutaj mamy Czechy i ma wasali. Tutaj nie wiem, co mamy, święty? No tutaj mamy zakon krzyżacki, może ten zakon krzyżacki pierwszy, albo... O, księstwo mazowieckie. Zobaczmy, ile oni na przykład mają wojska. Sobie tutaj wieże obserwacyjne popostawiamy. Na razie tam nie widzę, że ma dużo. Niska stabilność, okej. Okay. Stabilność może być powyżej 100%? Ciekawe. A bo to jeszcze zadowolenie wpływa, okej. No tak, widzę, że armia tutaj nie jest tania. Stać nas na razie na coś takiego. I zobaczmy, no bo z jednej strony... Aha, musimy z niewagi powysyłać. Jesteśmy o wiele większym krajem. Tutaj widzę, że on ma po 1000 jednostek. Ja mam w sumie 8-krotną tutaj przewagę. Może źle zrobiłem, że Ukrainę atakowałem, bo Ukraina zawsze jest mocna, nawet w podstawce AJ.
Radża. No zobaczymy, jak tutaj będzie się to tutaj, że tak powiem, wyglądało. Powiedzmy, że chcemy właśnie całe państwo zająć. Dobra, i oni zaczęli od razu tutaj atak. To my chcemy tutaj tak, o, wejść sobie do Warszawy. Dawaj, dawaj, zajmuj tutaj. Dobra, tutaj jakiś atak. Pyk. Dobra, tu wygląda to elegancko. Szczególnie fajne jest w tym modzie, że dynamika gry całkowicie się zmienia, że te wojny właśnie są takie wolniejsze. Oczywiście nie z takimi małymi państwami, ale trzeba by je to bardziej rozkminiać. Można by na przykład sobie zrobić taką serię właśnie średniowieczną polską, która będzie dążyć do jakiejś tutaj dominacji Europy. Chociaż może to w jednym odcinku byśmy ogarnęli. No i dobra, o, i chyba było coś takiego, że weszliśmy tutaj i ta prowincja od razu się poddała, nim wojsko tutaj weszło. Czyli jest tutaj kwestia tej kapitulacji. Przejmujemy te tereny. Dobra, dzięki temu Polska staje się silniejsza. Pięknie, pięknie. Kingdom of Poland. Możemy teraz zacząć asymilować tereny. Poinwestujemy sobie trochę. Dobra, lecimy w ten atak, bo myślę, że może w atak powinniśmy lecieć. Pamiętajcie, wszelkie moi drodzy rady w komentarzach są mile widziane. Jak ktoś w to grał, ogarnia. Myślę, że teraz możemy zjeść na przykład taką Mołdawię. To właśnie potrzebuje więcej pieniędzy. Tutaj pieniądze strasznie mega szybko znikają, wam powiem. Mimo, że wydaje się, że mamy ich dużo. Tak naprawdę, no nie jest to jakieś spore liczby. Próbujemy coś? Niby armia duża. Wejdźmy tutaj na stolicę. A, i tutaj nie było czekania. Od razu wojna leci. Dobra, dobra. O kurde! Tego się nie spodziewałem, że Mołdawia może mieć tutaj taką wielką armię. I oni mi pojadą. I nie rozumiem, przecież to państwo jest 39. Nie idzie. Nie idzie mi ten mega mod. Dobrze, że możemy cofnąć czas. Tutaj jeszcze przed wojną. Właśnie, trzeba chyba więcej wież stawiać, co nie? Że jak mamy wieżę, no to coś tam widzimy. Damy sobie tutaj wieżę obserwacyjną i tutaj wieżę obserwacyjną. One nie są jakieś super mega drogie. A, już widzę, co nie? Jaką mają armię. Trzeba tutaj, kurde, bardziej tak strategicznie podchodzić. To już nie jest taki podstawowy Age of History pod tytułem się ma pokolorujmy mapę. No, ta modyfikacja dosyć rozwija grę. O! Tutaj widzę, że Węgry zaatakowały Mołdawię. My byśmy chętnie weszli na trzeciego, że tak powiem. O ile się da. Bo aktualnie tutaj Węgry ładnie pozajmowały tereny. No, no i pokonali ich, wchłonęli. Kurde, Węgry nas wyprzedziły. To nic, to idziemy na krzyżaków w takim bądź razie. I one ci też mają armię. Co my tylko możemy zrobić z tymi surowcami? No niby mamy dużo, tylko co ja mogę z tym zrobić? O, to jest pytanie. Widzowie pomocy. Dobra, mamy armię na zakon krzyżacki. Zobaczmy, czy coś damy radę z nim zrobić. Powiedzmy, żebyśmy chcieli sobie zrobić taki dostęp do morza. Może jak nie chcę zniszczyć całego państwa, to oni wtedy może, że tak powiem, nie będą aż tak skorzy do jakiejś tam wielkiej obrony. Nie, tutaj spróbujemy coś wejść, mamy przewagę liczebną. Dobra, tu się udało te tereny zająć. O, tylko jeden. Tu się wbiliśmy, tutaj się nie udało. Okej. Tutaj taki atak przeprowadzimy, zobaczmy. Dobra, tu się wbiliśmy. A, tutaj się tej armii nie udało. O, tu wbiliśmy. Tutaj dalej się nie udało. Ciekawie, ciekawie. Się to na razie toczy. Tutaj już im się wojsko kończy. Z tego co widzę 4000 tylko zostało. Dobra, to jakiś atak, okej. Tych tutaj zjedliśmy. Tutaj dalej się odbijamy. No zupełnie inaczej. Trzeba też pamiętać, że kurde, jak wyślę gdzieś jednostki, one się przebiją, to jakby może być wyrwa wtedy we froncie. Sobie możemy zrobić. O, na przykład teraz tutaj jest wyrwa, bo ta jednostka poszła do przodu, co nie? I możemy albo wycofać sobie trochę jednostek, albo innymi zastąpić. No mam 23 punkty. Dawaj, wszystko w atak. Pompujemy. Dobra. I spróbujemy wejść sobie na Gdańsk, na Malbork. Teraz już tutaj mamy już całkiem fajną przewagę liczebną. Okej. Pytanie, czy oni się poddadzą w pewnym momencie. A, no i weszli mi tutaj. Dawać na te Malborki nie tylko. O, dobra, udało się. Nice. Ej, co to jest to? Ej, wywaliło mnie do menu. Dobra, musimy jeszcze raz tą wojnę ogarnąć. Ja coś kliknęłem? Nie, nie wydaje mi się. Dobra, jeszcze raz. Klikamy. Rozmowy pokojowe. Możemy nawet więcej zabrać niż to, co chciałem? Możemy wszystko? Okej, dawaj. Nie ma zakonu, moi drodzy. Dobra, już mniej więcej coś. Tak, coś zaczynam ogarniać tą grę, chociaż no na razie podbijamy tylko te słabsze państwa. Chociaż ja zawsze podbijam te słabsze państwa. Sobie ten ranking, to, że jesteśmy trzeci, w ogóle nic nam nie daje, co nie? Ło, tutaj w ogóle ty, to, myślałem ty, jaka tutaj Litwę, że moglibyśmy z nimi stoczyć wojnę, oni są w ogóle pierwsi. I w ogóle tu jakie mają statystyki potężne. Oni nas nie lubią. Mega nas nie lubią, zaraz nas wjadą. Ja podatków w ogóle to nie miałem podkręconych, widzowie. Tragedia. Za dużo nowych rzeczy i nawet do tych podstawowych zapominam. Ale przynajmniej poddani byli zadowoleni. Livonia Order nam wypowiedziało wojnę. Jeszcze Szwajcaria. Aha, czemu wywala mnie do menu? Wywala mnie do menu jak klikam rozmowy pokojowe. Ciekawa sytuacja. Trzeba pamiętać o tym. O, i Litwa nam wypowiedziała wojnę, moi drodzy. I co my teraz możemy zrobić? Tyle co nic, co nie? Tak, bo ja tu wystawiam tylko 25 tysięcy armii, już jest ponad. No, powiem wam, ciekawa modyfikacja, moi drodzy. Dzisiaj chyba na tym zakończymy. Bo tutaj naprawdę, no, będzie można się nieźle pobawić. Trzeba też tutaj bawić się geopolityką. To nie jest tak, że tutaj mamy duży kraj i możemy sobie po prostu, niech on sobie stoi, bo w razie czego sobie tam się obronię. Tylko tutaj, no, jakby wchodzimy na zupełnie wyższy poziom. Trzeba będzie się trochę wszystkiego nauczyć na nowo. Jeżeli macie, moi drodzy, jakieś rady, to piszcie śmiało w komentarzach. Tutaj chyba też często opłaca się mieć ciągle wystawioną jakąś armię. No, bo w sumie
z taką Litwą to nie mamy szans, bo oni się przygotowali, oni w sumie mają tak, 2 razy większą ekonomię, 2 razy więcej populacji, mimo że dzieli nas tylko 2 miejsca w rankingu, to oni są tutaj mega potężni. I moi drodzy, też możecie napisać w komentarzach, jaki byście chcieli zobaczyć scenariusz, żeby ograć, bo tutaj naprawdę tego jest całkiem sporo. Mamy tutaj żelazną kurtynę, mamy jakieś tutaj oczywiście Enzing. Ej, to ciekawe, mamy 1916 rok, a nie mamy 1914. W ogóle 1200 rok, tutaj pewnie będzie Imperium Mongolskie, co nie? A nie, nie ma, już jest to po rozbiciu. Ale i tak tutaj są no takie lokalne, tak powiem, potęgi. Polska tutaj taka malutka. Może zrobimy taką serię, że zaczniemy sobie z taką małą Polską w 1200 roku i będziemy jakoś szli do przodu tutaj. Albo upadniemy, zobaczymy. Więc moi drodzy, ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górze komentarzu i subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się, hej!